Drodzy Państwo, mnie trudno jest dogonić ojca zawodowo, a co dopiero go zastąpić, także wybaczcie, jeżeli nie będzie to ten poziom. Natomiast to, co chcę pokazać, to leczenie nowoczesne migotania przedsionków. Migotanie przedsionków jako choroba nie jest ani zakaźna, ani też żaden z naszych pacjentów, chociaż oznaczamy to dość rutynowo, nie miał kiły do tej pory. To choroba, która występuje dość powszechnie w wielu postaciach, jako napadowe migotanie przedsionków, przetrwałe, utrwalone. Co ważne, to to, że choroba ta wiąże się ze znacznym ograniczeniem jakości życia, ale także, jak Państwo widzicie, z 3-5-krotnym wyższym ryzykiem udaru, ale także ryzykiem zgonu. Farmakoterapia jest różnie skuteczna u różnych chorych, natomiast leczenie jest w zależności od ciężkości choroby i stopnia zaawansowania różne. Kardiochirurgia ma swój zdecydowany udział w leczeniu tej patologii, bowiem już w latach 70. i 80. amerykański chirurg Cox na podstawie swoich doświadczeń w laboratorium, na podstawie doświadczeń u psów, był w stanie wykonać zabieg, który pacjenta, wtedy psa, z wyindukowaną arytmią umiarowił. Zabieg ten powtórzył następnie u pacjentów i jest to zabieg stosowany do dziś, jednak z pewnym ograniczeniem, pewnym dość istotnym. Zabieg bardzo skomplikowany, wymagający krążenia pozaustrojowego, wymagający zatrzymania serca i tak naprawdę pocięcia go, jak Państwo widzicie, w labirynt i zespolenia znów po to, by impulsy, które w sercu migoczącym przedsionkami rozchodzą się nierównomiernie, tak naprawdę doprowadzić do tego punktu, gdzie mają przenikać. Taki zabieg nazwano zabiegiem labiryntowania i tak naprawdę polega on właśnie na wytworzeniu pewnego labiryntu. Kardiochirurgia współczesna nie jest w stanie wykonywać takich zabiegów ze względu na ich inwazyjność. Pacjenci nie oczekują takiej inwazyjności, więc jesteśmy niejako zmuszeni do wykonania tego zabiegu mało inwazyjnie. I rzeczywiście kardiochirurgia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjenta, takie zabiegi małoinwazyjnie wykonała, czy też z dostępu mini torakotomii bocznej, czy całkowicie torakoskopowo, ale wszystkie zabiegi imitowały poniekąd zabiegi przeskórne. I tutaj Państwo dobrze wiecie, że kardiolodzy interwencyjni dzisiaj z powodzeniem leczą zawały serca, z powodzeniem już wykonują implantację zastawek przeskórnie, kolejne etapy jak najmniejszej inwazyjności wprowadzają, stąd też kolejnym krokiem dla elektrofizjologów było leczenie arytmii przeskórnie. Konkurować z przeskórną techniką każdemu chirurgowi jest trudno. Właściwie jesteśmy pozbawieni szans konkurencyjności, ponieważ małoinwazyjność kardiologa zawsze będzie ogromna. Wprowadza on tylko kaniulę do żyły udowej i to wszystko. Kardiochirurdzy, stosując różne technologie i niekoniecznie współdziałając ze sobą, opublikowali szereg dokumentów w różnych czasopismach naukowych i właściwie wynikało z tego więcej konfuzji niż pożytku. Zatem może razem, może elektrofizjolog z kardiochirurgiem mogliby współpracować razem dla leczenia pacjenta trudnego. I to, co pani profesor wspomniała wcześniej, ale także panowie profesorowie przede mną, że w obecnej medycynie współpraca i właśnie zespół badaczy, zespół leczący jest ważny. Nie pojedyncza specjalizacja, ale raczej interdyscyplinarny zespół. Stąd też koncepcja leczenia hybrydowego. Hybrydowego, czyli łączonego, który łączyłby najlepsze dostępne możliwości leczenia chirurgicznego z leczeniem przeskórnym. I takie zabiegi jako jeden z niewielu ośrodków kardiologicznych, kardiochirurgicznych w Europie wykonujemy. Jest to zabieg o tyle inny dla nas kardiochirurgów, że jest wykonywany z 2-centymetrowego nacięcia w brzuchu. I kardiochirurg przedostaje się do jamy brzusznej i poprzez przeponę dochodzi na tylną ścianę serca. Zobaczcie Państwo animację i następnie zdjęcia śródoperacyjne. Proszę zobaczyć, to jest dla nas widok dość nietypowy, kiedy kardiochirurg widzi wątrobę.
Niemniej jednak za tą przeponą, za środkiem ścięgnistym jest to, co już widzimy codziennie, czyli bijące serce. Cały zabieg przeprowadzany jest na bijącym sercu, nie wymaga krążenia pozaustrojowego. I wprowadzając specjalnie skonstruowaną elektrodę, która wykorzystuje fale radiowe jako źródło energii ablacji, przypomnę, że ablacja to jest niszczenie prawidłowej tkanki, czyli wytworzenie blizn, które imitują te cięcia, które Państwo widzieliście wcześniej, jesteśmy w stanie wykonać linijne, precyzyjne linie aplikacyjne wzdłuż tylnej powierzchni lewego przedsionka, wzdłuż żył płucnych prawych, tylnej ich powierzchni, wzdłuż żył płucnych lewych, również tylnej ich powierzchni, dochodząc do stropu lewego przedsionka i dalej do przedniej powierzchni żył płucnych lewych i prawych. Technika trudna i jako muszę przyznać z radością, że jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który zabieg ten wykonuje, ponieważ wymaga raz sporych umiejętności w endoskopii, ale też dobrej, bardzo dobrej, powiedziałbym, współpracy z elektrofizjologami. Dostęp trudny, ponieważ zawsze widzimy serce od góry i od przodu. Tutaj natomiast widzimy je od dołu i tak naprawdę prawo na lewo. Także sporo pracy wcześniej, także w laboratoriach i także w laboratoriach anatomii, żebyśmy byli w stanie precyzyjnie zobaczyć i ablować miejsca, które są dla nas istotne. Ale dlaczego hybrydowa? Nie tylko dlatego, że chcemy być jak najmniej inwazyjni i leczyć trudnych pacjentów, ale dlatego, że nie jesteśmy w stanie z przyczyn anatomicznych, z powodu zdwojenia blaszego sierścia, dotrzeć wszędzie. Dlatego też w drugim etapie zabiegu elektrofizjolog już przez skórnię, proszę zobaczyć, cewnikiem i przy pomocy urządzenia mapującego kartą jest w stanie dotrzeć do serca i znak ucia transceptalnego, uzupełnić te linie, które Państwo tu widzicie, których chirurg nie jest w stanie wykonać właśnie ze względu na ograniczenia anatomiczne serca. Czyli jest to metoda łączona, która łączy epikardialną ablację, czyli nasierdziową, z endokardialną, czyli już wewnątrz serca. Wszystko odbywa się na sercu bijącym, pacjent jest znieczulony przy okazji jednego zabiegu, wszystko. Stąd jeszcze raz, dlaczego hybryda? Ponieważ kardiochirurg wykonuje ciągłe linie ablacji, jest to zabieg pod kontrolą wzroku czy kamery i charakteryzuje się minimalną inwazyjnością, 2 cm cięcie tylko. Natomiast elektrofizjolog uzupełnia i sprawdza skuteczność. To jest niezwykle ważne, że jesteśmy w stanie pokazać skuteczność obu zabiegów. Elektrofizjolog wykonuje mapę elektrofizjologiczną serca i widzi, gdzie rozchodzą się impulsy, gdzie jest w stanie uzupełnić. Przypomina to troszeczkę taką wojenną historię, kiedy kardiochirurg jest przyrównywany do bombowca, który leci równo, tnie wszystko, natomiast elektrofizjolog jako snajper uzupełnia tylko punktowo te miejsce. Oczywiście historię tą wymyślili elektrofizjolodzy, oni jako bardziej precyzyjni, my jako ci gruboskórni, ale współdziała i jesteśmy razem. Bardzo ważny moment kwalifikacji pacjenta. I jak Państwo wiecie, trzy formy migotania przedsionków: napadowe, czyli to, które się samo ogranicza, i wielu być może z Państwa od czasu do czasu, szczególnie w piątek wieczorem czy w sobotę, takie napady miewało. Natomiast są to napady krótkie, które się samo ograniczają i nie wymagają leczenia, jeżeli się zdarzają rzeczywiście weekendami. Natomiast u tych pacjentów, u których migotanie jest objawowe i wiąże się z upośledzeniem jakości życia, należy rozważyć wykonanie przezskórnej ablacji. Z tym nie dyskutujemy. Tu europejskie towarzystwa i amerykańskie mówią, że tak, to są pacjenci, którzy są przeznaczeni do leczenia przezskórnego, czyli nie dla chirurga. Dalej, czy pacjenci z utrwalonym migotaniem przedsionków? Utrwalone to takie, które pacjent akceptuje. Pacjent i lekarz w nawiasie, ponieważ jesteśmy po to, żeby służyć pacjentowi, więc jeżeli pacjent akceptuje i jest zadowolony z tego i nie chce ablacji, jest dobrze kontrolowany rytm serca, wówczas nie jest to kandydat do ablacji. Natomiast ciekawą grupą są pacjenci z przetrwałym migotaniem przedsionków. Przetrwałym, czyli takie, które trwa długo, proszę zobaczyć, do 7 dni, albo wymaga kardiowersji, czy też farmakologicznej, czy też elektrycznej. Problem jest taki, że wielu pacjentów ma tego typu migotanie często, więc oni trafiają na oddziały chorób wewnętrznych, na oddziały neurologii, często z incydentem zatorowo-zakrzepowym, po udarze. I
są raz czy dwa razy w tygodniu kardiowertowani. No, chyba nie jest to przyjemne, jeżeli co trzeci dzień muszą być Państwo przyjęci na oddział obserwacyjny i tak, prozaicznie mówiąc, strzeleni elektrycznie, żeby przywrócić rytm zatokowy. Co mówią wytyczne? Wytyczne mówią, to są najnowsze, opublikowane w 2010 roku, że należy rozważyć ablację. Nie mówią jaką. Jeżeli nie mówią jaką, to proszę zobaczyć. Można rozważyć przezskórne metody, ale publikacje pokazują, że ci pacjenci, którzy mają długotrwałe migotanie przysionków, nie korzystają z dobrodziejstw ablacji przezskórnej. I właściwie połowa z nich musi przejść kolejną. Jeżeli kolejną, to wytyczne nie mówią, czy to musi być jedna, czy trzy, czy może osiem, a może zdecydowanie większa liczba przezskórnych interwencji. To cieszy oczywiście elektrofizjologów, ponieważ oni mają pacjentów stale. Natomiast taka sama klasa zaleceń to jest ablacja chirurgiczna. I tutaj wytyczne mówią, że można wykonać ablację małoinwazyjnie po niepowodzeniu metody kardiologicznej. No ale w innym miejscu wytyczne wskazują, proszę zobaczyć, że jeżeli nie udaje się umiarowić serca, wówczas wskazana jest ablacja łącza, czyli okaleczenie pacjenta, wszczepienie stymulatora i na trwałe zablokowanie rytmu zatokowego. Ale co ważne, proszę zauważyć, że jeżeli chirurgiczna ablacja nie jest wskazana, nie powiodła się lub pacjent nie wyraża na nią zgody, niezwykle istotne, ponieważ niestety wielokrotnie zdarza się, że pacjent nigdy tej metody chirurgicznej nie miał zaproponowanej. W związku z tym, jeżeli wytyczne wskazują dwie równoważne metody, chirurgiczną i przezskórną, to dlaczego właśnie nie wykonać metody hybrydowej, łączonej? Dlatego dziś do naszych zabiegów kwalifikujemy chorych z przetrwałym i z napadowym, ale silnie objawowym i tak naprawdę wszyscy ci pacjenci mają wspólny mianownik, są one na maksymalnie tolerowanej farmakoterapii po kardiowersjach, po ablacjach przezskórnych. I program, który rozpoczęliśmy w naszym ośrodku w 2009 roku ma 16 pacjentów do dnia dzisiejszego. Są to pacjenci młodzi, głównie mężczyźni, 50 lat średnia wieku, ale to dlatego, że dwóch pacjentów było powyżej 65 roku życia. Wszyscy silnie objawowi, wielu po wcześniejszych ablacjach. Szybkie migotanie przedsionków, proszę zobaczyć, wielu pacjentów tak naprawdę z ograniczeniem codziennej aktywności, czyli oni chcą, oni naprawdę przychodzą do nas z prośbą, co możemy zrobić dla nich, żeby oni byli zdrowi, żeby się czuli lepiej. Inaczej postrzega problem pacjent, przepraszam, 60-letni, a inaczej 35-letni, którego aktywność ta ogranicza do tego, że nie tylko nie może chodzić po schodach czy grać w piłkę, ale także uczestniczyć w życiu nie tyle społecznym, co takim małżeńskim. Więc byliśmy w stanie rzeczywiście pomóc tym pacjentom i 11 pacjentów ukończyło już roczny okres obserwacji. U 10 mieliśmy powrót rytmu zatokowego, 1 migotanie przedsionku, więc konieczność interwencji kardiologicznej, wzrost frakcji wyrzutowej, wzrost jakości życia, poprawa wydolności fizycznej. I tutaj wpisując się w koncepcję Państwa konferencji, przygotowałem przypadek takiego pacjenta, 43-letniego młodego mężczyzny, właśnie ze zdecydowanym upośledzeniem jakości życia. Proszę zobaczyć, trwające 55 miesięcy migotanie przedsionków, jedna ablacja w 2001 roku, druga ablacja w 2003 roku. Wracajmy do tego slajdu, kiedy pokazywałem, ile tych ablacji potrzeba tak naprawdę. Trzecia ablacja w 2007 roku i czwarta zaraz później, także w tym roku. W międzyczasie rozwinął nadczynność tarczycy po farmakoterapii i frakcja wyrzutowa 35%, czyli pacjenta takiego jak do przeszczepu serca. Byliśmy w stanie wykonać zabieg operacyjny u tego pacjenta, dwuetapowy, czyli chirurg, elektrofizjolog, przywrócony rytm zatokowy i tak naprawdę dziś 3-6 miesięcy i 12 miesięcy po zabiegu, kiedy obserwujemy tych pacjentów i wykonujemy dokładne badania elektrofizjologiczne, mamy obraz rytmu zatokowego z dobrą frakcją wyrzutową lewej komory i z dużym zadowoleniem pacjenta. Także mały problem, ale cieszący pacjenta i także pozwalający nam, kardiochirurgom i elektrofizjologom, zaoferować naszym pacjentom coś, na co czekają. I tak naprawdę jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i dumni. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę.